Warszawa uprzątnęła to, co na Świętokrzyskiej było. Festiwal wielokulturowości, no bo tak jak Żydzi festiwal, to żeby to zagłuszyć, przyćmić, na co innego też zwrócić uwagę, że nie tylko wy, no to i pełno Murzynów, pełno i oj, i z Afryki, i degustacja, i mogłeś posmakować, czy smaczne, no bo tutaj wiecie państwo, w Warszawie chcą dużo zarobić i ludzi też upodlić, z kamienic wyrzucić, a kamienicę oczyścić, zabrać. Proszę państwa, Caffè Nero, szmizjerka, sklepy, co to jest? Warszawa Centralna, proszę państwa, rotunda, no i te symbole, znaki, które wskażą wam drogę do Anglo-Ameryki, Białystok, że może do prawosławia, trochę do cerkwi, zobaczyć, co to w ogóle jest, czy chociaż raz w życiu pojechałeś do. Czy chociaż raz w życiu byłeś w Anglo-Ameryce, Białystoku prawosławnych, no bo tutaj wiecie państwo, tutaj babka wychodzi ze sklepu do sklepu z plakietką, oczywiście jako pracowniczka, nic nie robi, skąd one mają te pieniądze? Jeszcze wiecie państwo, ten komunizm, mówią, że tak bardzo głęboko się zakotwiczył, może jak nie zarobek, to pewne przywileje, pewne funkcje szpiegowskie ktoś, jeśli ma, to powinien się zastanowić, komu tak naprawdę chce służyć. No bo jak pojedziecie państwo do Anglo-Ameryki, Białystok, to 4 godziny w cerkwi będziecie stać, modlić się, śpiewać pieśni w języku starocerkiewnosłowiańskim. A tutaj komu służycie? No dzisiaj z domu wypuściłam pierwszą służącą szatana, von Lipski, Jose hrabinę von Lipski. A jej pomocnicza to też taki półdiabeł, ta Ewa Grecja, że tam Grabowska, to myśmy się potem dowiedzieli. U nas u Świadków Jehowy to byłoby inaczej, ale jak tutaj nie ma w Warszawie Świadków Jehowy, już nie ma Świadków Jehowy, już nie ma Mormonów, już nie ma Ewangelików, ani ludzi prawosławnych właśnie. Dlatego zapraszamy do Anglo-Ameryki, Białystok. Jak tutaj nie ma Świadków Jehowy, to oni nie rozumieją, co to znaczy po nazwisku. Kiedyś u nas w zborze, u Świadków Jehowy, to było brat Marian. No ale nikt nigdy nie wiedział, że to jest brat Marian Charkowski. Już dawno umarł. Siostra Janeczka. Ale nikt nigdy nie wiedział, co to jest siostra Janeczka, że to Sobieska. A już też nie żyje, umarła, proszę państwa. Czekają na zmartwychwstanie. Natomiast ta von Lipski mówi, że jej kolano boli. Ja mówię, już niejedną jechówkę kolano bolało i po co ty to mówisz? Ja mówię, za dużo w kościele łaziłaś na kolanach. Poza tym w kościele zimno, w kościele gołębie, pod sufitem, w kościele wiatr wieje, zimna posadzka, zimno. Teraz co po niektóre tylko kościoły są, proszę państwa, ogrzewane. Także Warszawa jest moherowa, Warszawa jest papieska. Proszę państwa, i co jedno, jak spojrzeć, to ziewa. Jak zobaczy Biblię, to ziewa. Jak zobaczy prawdę, to nie opłaca się, to nie chce. I tak mówię, że 3 dni z łaski popracują i potem mają weekendę, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Czyli 3 dni pracują, a 4 nic nie robią. No i teraz jak te supermarkety pozamykają, tych świąt będzie jeszcze więcej, bo to przydadzą coś tam, no to ludzie nic nie będą robić, się rozleniwią. Ja to nosiłam kiedyś 4 Biblie ze sobą, przekłady różne i po grecku, i po polsku, i po angielsku dla porównania. A tutaj właśnie te dziady, jak zobaczą Biblię, to ziewają. Albo kaszlą. A do żebrania pod kościół to pierwsi. Do wycyganiania, do podstawiania kubeczków na napiwki. No choćby na lotnisko Okęcie Chopina w Warszawie najlepiej, bo tam najwygodniej, jak Amerykanka przyleci, czy ktoś z Anglo-Ameryki, Białystok pojawi się z Hiszpanii, z Włoch, ze Szwecji, z Danii, z Niemiec, no to już te kubeczki podstawiają. No niestety, warszawiacy są pierwsi. Albo też i tam Ola z Pionek, Dominika z Pionek, takie te z lotniska, fajne dziewczyny. One bardzo dużo mają też z napiwków. Na lotnisko, jak państwo pojedziecie, 175 prosto z tymi tramwajami przez Ochotę i Plac Zawiszy w lewo.
prosto na lotnisko. Dawno nawet mnie tam nie było, ale trzeba zobaczyć, jak to lotnisko wygląda. Tam mają dużo z tych napiwków, dużo z żebrania. Także wiecie Państwo, no, zajęci są. Gdy zobaczą Pismo Święte, gdy zobaczą Biblię, to ziewają, to kaszlą, chrumczą i to szkoda, że człowiek już nie jest jako człowiek. Warszawa Centralna, czyli